Tak się stało, że sprawy ważne, oczywiście związane z powołaniem nowego prezydium Sejmiku, nie znalazły swojego finału na sesji w czerwcu 24. W ocenie zarządu jest to skandaliczna sprawa związana z niewłaściwym procedowaniem i bardzo, jak gdyby takim, że tak powiem, no, niezrozumiałym, delikatnie rzecz ujmując, zachowaniem przewodniczącej sejmiku, jak i wiceprzewodniczących, którzy opuścili miejsca i mimo tego, że byli obecni, mimo tego, że nie byli chorzy, nie mieli żadnych zwolnień lekarskich, nie prowadzili i nie współpracowali z przewodniczącym. Było to celowe działanie nakierowane na sparaliżowanie pracy sejmiku. Sytuacja jest taka, że żaden przepis, żadna ustawa, żadna regulacja, żaden regulamin na takie zachowania nie zabezpiecza.